Siemanko, witam was serdecznie w kolejnym openingu. Jest to opening wielkanocny. Kupujemy dwa kluczyki i oczywiście marzymy o kosie, jak zwykle. Więc kupujemy jeden klucz Wildfire. I weźmiemy sobie... Właśnie, jaki sobie weźmiemy kluczyk jeszcze? Kurde, no marzy mi się ta kosa z ta motylkowa z tego breakouta, ale tam oprócz tego to tam nic nie ma więcej. Ten cóż, faktycznie te skiny są nic nie warte. Albo z chromem wziąć. Jeszcze z Fenix. Już z Fenixa też. Asimov jedynie. O, ta czerwona linia w statroku. Wildfire i weźmiemy sobie albo chromę dwójkę. Ryzyk fizyk. Przez Falkion. Nie wiem czy mam Falkiony w ogóle. Skrzynki. Tam mam, dobra, to bierzemy Falkiona. Dobra, lecimy. Trzymać kciuki. Zaczynamy od Wildfire. Glock Królewski Legion, no już nie ma źle. Szkoda, że nie w StatTraku. To byłyby naprawdę sporo warty. One dość tak dobrze trzymają cenę. Super. 63 centy, no to nie ma aż tak tragicznie. Chociaż ta cena systematycznie spada z dnia na dzień. No ale zawsze coś, nie? Jaka to jest jakość przetestowana w boju? A jak były faktury, no to byłby sporo warty. No i Falkion. Co tu jest oprócz kosy takiego ciekawego? Akacz i AWP, MP7 i CZ-ka. No i dupa. P90 elitarny. Czyli shit. O, fabrycznie nowa, chociaż tyle. Ile warta? Chyba się nie dowiemy, ile warta. Prawie euro. 90 centów jakieś. Czyli jakieś pół klucza się zwróciło. Ten Glock bardzo ładny. Szkoda, że nie w StatTraku. Dobra, moi drodzy, na dzisiaj to by było tyle. Jak widzicie, openingów nie opłaca się chyba robić, bo nic z tego kompletnie nie leci. Lepiej chyba wpłacać sobie kasę i zakupić po prostu tą kasę. Dobra, ja się z wami żegnam. Hejka, do następnego.